Siemanko wszystkim, witajcie na moim kanale. To jest dzień czwarty, dzisiaj trening z kłodą. Znalazłem taki kawałek drwienka, około pewnie 15 kg, może 20 max. I na rozgrzewkę biegnę taki dystans około kilometra dookoła Sekuły, miejsca, w którym jestem. Zapraszam was do oglądania. Dzień czwarty, przygotowania do szesnastki. Dobra, lecimy. Chyba przeceniłem swoje możliwości. Kilometr to dużo. Ale już jestem blisko w sumie miejsca podjęcia tej kłody, więc zaraz zaczynamy kilka ćwiczeń siłowych. Przynajmniej porządna rozgrzewka. Bieg zaliczony, nie było łatwo. Jesteśmy w ogóle w miejscu, które nazywa się Sekuła. Jest to stara strzelnica wojskowa, naturalna infrastruktura. W ogóle bardzo fajne miejsce do jakiejkolwiek rekreacji ruchowej. Kiedyś jeździli tutaj na enduro, na motocrossach, ale powstał zakaz, nie można. Teraz jeździ się tutaj też na rowerach MTB, też jest fajnie. Chyba fajnie, bo ja nie jeżdżę, nie wiem. A idziemy sobie teraz tą kłodą tam w stronę górki. Wezmę sobie kawałeczek miejsca i zrobimy sobie trening siłowo-wytrzymałościowy. Zgubiłem mój pomponik od mikrofonu. Temperatura dzisiaj to jest około 1 stopnia, więc ogólnie jest zimno, ale mi aktualnie jest dosyć ciepło. Także jestem zadowolony z tego biegu. Rozgrzałem się odpowiednio. Myślę sobie nad miejscem, gdzie ten trening zrobić. W sumie może na tej górce. Tak wygląda nasza górka na Sekule. Dobra, jednak idziemy na dół, biorę moją nową koleżankę. Tu mamy sporo przestrzeni do treningu, tutaj zostaniemy. Thank you.
kłodę zabieram z powrotem w miejsce, z którego ją wziąłem, więc odnosimy ją z powrotem tam, skąd ją wzięliśmy. Ja sobie jeszcze na koniec zrobię przebieżkę dookoła, żeby trochę te nogi rozruszać, bo one wciąż nie są zregenerowane. Jestem z siebie zadowolony. 40 minut treningu. To, co widzieliście, to taki skrót oczywiście, bo nie chciałbym wam rzucać 40 minut tego, jak kto by to oglądał zresztą. Jeśli macie jakieś fajne ćwiczenia z kłodą, podrzućcie mi je. Chętnie zrobię jeszcze jeden taki trening. Mało dzisiaj było na nogi, bo po prostu te nogi dalej nie są zregenerowane. Myślałem, że jest dobrze, ale łapałem mnie skurczeń. Słuchajcie, bardzo wam wszystkim dziękuję za oglądanie kolejnego dnia. To był dzień czwarty. Zapraszam was jutro. Jutro jedziemy na ASG, więc forma treningu w postaci strzelanki airsoftowej. I tyle. Szykujcie się, że jutro będzie filmik ze strzelanki airsoftowej. To też będzie dobra forma treningu. Subskrybujcie ten kanał, to dla mnie ważne. Trzymajcie się, do zobaczenia jutro.